Słuchasz właśnie audycji Scenariusze Kariery, czyli podcastu o świadomym kształtowaniu swojego życia zawodowego. Ja nazywam się Agnieszka Jurkowska i zapraszam Cię do słuchania. Cześć, to 24 odcinek podcastu Scenariusze Kariery. W ostatnim odcinku z Anią fejfre rozmawiałam o tym, czym dzisiaj jest kariera. I co to znaczy brać odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy? Postrzeganie kariery się zmienia, a Ania fantastycznie ujęła ten temat z kilku perspektyw, w tym jako rekruter i konsultant kariery oraz osoba, która ma mocne korporacyjne doświadczenie za sobą. Mówimy, że procesy zmiany należy rozpocząć od siebie, a podstawą do kształtowania swojego życia zawodowego są m.in. własne potrzeby i wartości. Takie podejście leży u podstaw psychologii pozytywnej. Więcej o tym usłyszysz chociażby w pierwszym odcinku tego podcastu, w którym z Malwiną Puchalską, Kamińską i Agnieszką Łądką Barańską rozmawiam o job craftingu. Nasze potrzeby, skoro mają tak znaczący wpływ na nasze życie zawodowe, wybory, jakich dokonujemy, sposób pracy, to czym one właściwie są? Jak je rozpoznać? Które z potrzeb mają największy związek z naszym życiem zawodowym? O tym rozmawiam z Agatą Węgierciornej. Agata jest trenerem, coachem mocnych stron i talentów Galupa certyfikowanym RIS Motivation Profile masterem. RIS Motivation Profile to narzędzie opracowane przez Stevena Riza, amerykańskiego profesora psychologii. Poszukiwał on odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że jesteśmy w życiu szczęśliwi i w toku swoich badań naukowych zidentyfikował 16 obszarów, w których zawarta jest cała motywacja człowieka. Obszary te nazwał motywatorami. I mają one charakter uniwersalny, co oznacza, że każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu jest motywowany przez te wszystkie motywatory, przez te wewnętrzne potrzeby. W naszej rozmowie z Agatą nawiązujemy do teorii profesora Riza i samego narzędzia, po to, aby opowiedzieć i dać możliwość lepszego zrozumienia, co to znaczy pracować w zgodzie z własnymi potrzebami. Już teraz zapraszam serdecznie do słuchania. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry, Agnieszko. I wy, którzy tego słuchacie. Bardzo mi miło Ciebie gościć w podcaście Scenariuszy Kariery. Przed nami Agata Węgierciornej, coach, trener, osoba, która ma niespożytą energię i mam nadzieję usłyszymy ją dzisiaj podczas naszej rozmowy. Co ma siebie nazywasz życioholikiem. Tak jest. A zaprosiłam cię z uwagi na dwie kwestie, nawet jedną, natomiast przedstawię cię jako coach mocnych stron i talentów Galupa i może gdzieś w naszej rozmowie to wybrzmi. Natomiast druga kwestia związana jest z tym, że pomagasz firmom, pomagasz osobom indywidualnym w tym, aby poznać indywidualną, głęboką, wewnętrzną motywację. Potwierdzam, wszystko się zgadza. Tak. Cała prawda o mnie, <laughs> przynajmniej jej część. Jesteś certyfikowanym RIS profilem, masterem, i właśnie też w oparciu chociażby o to narzędzie przyjrzymy się wewnętrznym motywacjom, przyjrzymy się potrzebom, które mamy, z którymi idziemy w, chociażby w nasze życie zawodowe. Tak jak rozmawiałyśmy, jednym z elementów, które bierzemy pod uwagę w kształtowaniu swojego życia zawodowego, w braniu odpowiedzialności za to, w jakim kierunku i w jaki sposób nasz rozwój zawodowy przebiega, jest to, czego sami chcemy. To, co dla nas jest ważne. Bardzo się cieszę, że będę mogła o tym trochę opowiedzieć, bo narzędzie jest piękne, bardzo robi dużo dobra, ale myślę, że poza samym narzędziem też, też fajnie będzie szerzej na to popatrzeć. Tak mm. naprawdę, czemu, po co i, i z jakich powodów robimy to, co robimy, albo mm. czegoś nie chcemy. Zauważyłam na przykład, że mm, przy zmianie pracy często bierzemy pod uwagę czynniki takie dosyć oczywiste. Zwracamy uwagę na to, czy przyszła praca nam zapewni odpowiedni poziom wynagrodzenia, czy rola będzie uzupełnieniem tego, co robiliśmy wcześniej, czy da nam jakąś opcję rozwojową. Zwracamy uwagę na to, jakie firmy chcemy dołączyć. Mhm. Um, natomiast w mniejszym stopniu przeglądamy się temu, czego my sami tak naprawdę chcemy w tym wszystkim. I może czasami się okazać, że zmieniamy pracę. Chociaż no, może nam ona dawać pewną radość, satysfakcję przez y, pierwszy okres, po czym budzimy się z taką refleksją, że w sumie to, ta zmiana nie była aż tak znacząca w kontekście tego, czego naprawdę potrzebujemy. Tak, tak się za, zasłuchałam się w tą opowieść o, tym, o o tych powodach, jak mówiłaś, czym jest praca i z, i z jakich właśnie motywa, motywacji, potrzeb jakby chcemy bądź szukamy, myślimy o zmianie. I, I jak o tym mówiłaś, to przyszło mi do głowy takie coś, jakby czy, czym w ogóle praca dla nas jest, czym może być, jaką my mamy taką własną, indywidualną motywację, własne zdanie na temat w ogóle tego, Czym praca dla nas jest, kim my chcemy w niej być, jaką funkcję w ogóle pełni w naszym życiu, no poza oczywistą, tak, czyli zarabianiem pieniędzy, które, które gdzieś tam pozwalają osiągać zupełnie jakieś inne rzeczy. Natomiast spędzamy w niej kawał życia, kawał dnia. Stąd no, moja osobista filozofia jest taka, że fajnie, jeżeli ona daje nam radość. Trochę wyświechtane już słowo, ale także spełnienie i, i postaram się dzisiaj odczarować trochę, trochę to słowo spełnienie. Bo tak jak powiedziałaś, zwracamy uwagę na, na status firmy, na nazwę firmy, na to kogo zatrudnia, ile jest na rynku, jak płaci. I oczywiście to są rzeczy, które, no, które warto wziąć pod uwagę, natomiast one nie dla wszystkich będą tak samo ważne. I, I taki ból, jaki ja mam w sercu, jak sobie o tym myślę, jak trafiają do mnie klienci, którzy na przykład kolejny i kolejny raz zmieniają pracę i wciąż, i wciąż nie mają tego poczucia, że to jest dla nich, że, to, że im tam dobrze, jakby nie chcą tam wytrwać dłużej i, i myślą o kolejnej zmianie. No jest właśnie to, że więcej jest tego patrzenia na to zewnętrzne i na te takie czynniki oczywiste przy zmianie pracy. A mniej, aczkolwiek, tak już uważam, że coraz częściej to robimy, ale wciąż, wciąż mam poczucie, niedostatecznie dużo poświęcamy uwagi po prostu sobie i temu, dlaczego ja chcę zmienić pracę, czym ona ma teraz dla mnie być. Przecież jest tak, że no, pracę możemy w ciągu życia zmienić kilkakrotnie i w każdym momencie tej zmiany my będziemy innym człowiekiem, więc to, co na przykład działało 3 lata temu i było dla nas wartościowe i potrzebne, za kolejne 3 lata może już absolutnie być no, nieaktualne. Więc warto sobie robić też taki refresz po prostu tego, co dla mnie dzisiaj jest istotne i czym dla mnie ma być dzisiaj praca i kim ja chcę dzisiaj w niej być. Hmm. Czym właściwie są te nasze wewnętrzne potrzeby? Hmm żeby nie uciekać od razu w narzędzie, o którym wspomniałaś, bo, bo tam one są też ponazywane w, w, w oparciu o tę metodologię i badania profesora, który stworzył i wyłonił w ogóle te motywatory, to tak po ludzku no, no chciałabym powiedzieć, że są na pewno czymś, co każdy ma inne. Co każdy ma w innym stopniu, jakby ważne dla, dla siebie. To nie jest też, żeby to też nie było takie oczywiste, że my tu tak teoretyzujemy. To, to, nic, to nie jest nic łatwego wiedzieć to o sobie i wiedzieć, jakie ja mam potrzeby w związku pra z pracą. W ogóle, często znać w ogóle swoje potrzeby, jest diagnozować, wyłonić, określić u siebie. To, to jest praca na całe życie, można by powiedzieć. Natomiast, no, trochę już nawet bez względu na to, czy się diagnozujemy jakimiś badaniami, czy nie, czy sobie jakoś pomagamy tymi wszystkimi narzędziami, które są na rynku, no, to się opiera tak naprawdę o to, jacy my jesteśmy, co o sobie wiemy, bo myślę, że każda zmiana pracy, czy każde narzędzie, z którego korzystamy, to jest coś, co nas może wesprzeć, natomiast nie zastąpi nam takiego autentycznego kontaktu z samymi sobą, i takiej świadomości siebie, i też rozumienia, z jakich powodów ja coś robię, dlaczego ja teraz czegoś potrzebuję. Czasem pomaga nawet takie, właśnie wiem, że czegoś chcę, albo wiem, że czegoś nie chcę. To też już jest jakaś wiedza o sobie, no i można ją po prostu pogłębiać. Kiedy do głosu dochodzi nasza wewnętrzna motywacja? Jak ją rozpoznajemy? Kiedy ją odkrywamy? Chciałabym wierzyć, że w momencie, kiedy odczuwamy, że coś nie jest tak, jak, tak jak chcemy, mówiąc najprościej. Że coś nam doskwiera, czegoś nam brakuje, kiedy nie czujemy się tak, jak chcemy się czuć. I, i, I poza wszel wszelkimi narzędziami i sposobami, aby, aby mie mieć tę wiedzę o sobie, które oczywiście pomagają, no to taki wgląd w siebie i w ogóle uchwycenie tych momentów, kiedy ja wiem, że coś mi nie gra, coś mi nie pasuje, a nawet nie umiem tego jeszcze ponazywać, to jest absolutnie moment, kiedy warto przysiąść i dać temu uwagę. Tak, tak sobie myślę, no to, to jest też. Praca jest też takim, takim obszarem, który, który właśnie rozumowo chcemy objąć, a, a nie dajemy dość do głosu temu, co tam z brzucha, czasem z serca, także nam gada. I, i to może być zafałszowane mnóstwem rzeczy, po, po, poczynając od środowiska, którym się otaczamy. Które jak tylko komunikujemy nawet nieśmiało jakąś potrzebę zmiany, to, 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 to mówi różne rzeczy na ten temat, tak? Zarówno wspierające, ale tak samo mówi, a i co tam będziesz zmieniał, weź przestań wydziwiasz, jak to kiedyś mówiono do nas. Natomiast, natomiast jakkolwiek środowisko będzie sobie zawsze coś mówić, to wierzę w to, że taki moment, kiedy my naprawdę stajemy sami ze sobą w ciszy przed lustrem i zadajemy sobie. Kilka ważnych pytań, można by nawet rzec egzystencjalnych niekiedy, to są te momenty, kiedy, kiedy, kiedy zbliżamy się do siebie, zbliżamy się do swoich potrzeb, zbliżamy się do tego, bez czego tak naprawdę nie mamy szans być w pełni szczęśliwymi. I nie jest łatwo też wiedzieć to na przykład na etapie wyboru studiów. Uważam, że wtedy wiedza o sobie jest naprawdę, naprawdę no, no, często niedostateczna, aby dokonać wyboru na całe życie. Stąd sama przecież wiesz, trafiają do nas klienci, którzy w wieku 40, 50, nawet 5 lat przed emeryturą, czasami lat, mówią, zmieniam. I ja to tak bardzo szanuję i, i bardzo cenię taką odwagę, bo, no, bo to jest ten moment, kiedy dochodzi się do ściany i mówi się, więcej już nie. Mhm. I oby on następował jak najszybciej, a nie jak najpóźniej, ale każdy moment, jeżeli chce być bliżej siebie, jest okej. Okay. Nie negowałabym tego. To od razu zapytam, czym tkwi różnica między motywacją wewnętrzną a motywacją zewnętrzną? Bo mówisz o tym, że jesteśmy my, nasze potrzeby, jest jakieś otoczenie. Tak, jest otoczenie i są te wszystkie właśnie przyjemne rzeczy, jak organizacje nam dają, chcąc nas zanęcić bardzo często, zachęcić do siebie, opowiadając nam o tym, co oni nam tu nie, nie dadzą, nie przygotują, za co nam nie zapłacą. I to jest na pewno wartościowe. Sama nieraz zwracam na to uwagę, zmieniając pracę. Natomiast no, obecna wiedza o motywacji mówi, że, że to są rzeczy krótkotrwałe, rzeczy, które tak naprawdę mm, obcinają nawet takie rzeczy jak kreatywność, jak innowacyjność, ponieważ no, zasadzają się, no, tak jak motywacja chociażby 2-0, na zasadzie kija i marchewki. Hmm, czy, czy gratyfikacje finansowe i, i podwyżki, które w pewnym momencie, jak się osiąga jakiś już pułap finansowy, przestają być motywowane, przestają w ogóle nas motywować i sprawiać, że, że nam się chce. Hmm, zupełnie inaczej jest z tym, co jest w środku nas, z czym się rodzimy, co jest w pewnym sensie też genetyczne, kształtowane przez środowisko, wychowanie, socjalizację i doświadczenia. I tu przywołując badania profesora Risa, o których wspomniałaś, i, i te metodologie, tamte motywacje i tamte potrzeby, które on zmierzył i wyłonił, tak naprawdę, bo on wyłonił najpierw z 500, potem 120 kilku, ostatecznie jest ich 16, którymi można by określić, że motywują wszystkich ludzi, natomiast w różnym natężeniu, to są rzeczy, które są niezmienne w czasie i które. No są głęboko w nas. To są takie, jak ja to mówię czasami, wewnętrzne głosy albo momenty takiego dysonansu wewnętrznego, kiedy na przykład podejmujemy decyzję, a po chwili czujemy, że mm, jakoś, jakoś coś nie czuję, że ona jest do końca moja. Ja tak lubię o tym mówić. I ten moment, kiedy ja tego nie czuję, to jest pewien sygnał, e, któremu. Absolutnie uważam, że warto się, przyzna warto się przyjrzeć, bo tak naprawdę to jest może banał, ale nikt nie wie o nas tyle co my. I to tylko od naszej ciekawości i determinacji w tym poznawaniu siebie, jakby dla mnie jest klucz. Natomiast nie dajemy sobie często tej uwagi, i, i stąd uważam, że, no, no, że, że warto się w tym wspierać po prostu i być ciekawym różnych sposobów. Jak można osiągnąć większą wiedzę o sobie, większą świadomość siebie? Wystawianie się na różnego rodzaju doświadczenia, obserwowanie tego, jak wówczas myślimy, jak się zachowujemy, do czego nas to zaprasza. To są te wszystkie wnioski i wglądy w nas samych, które mogą tak naprawdę dać nam wiedzę o sobie samym, a potem mogą nas zbliżyć do tego, aby rozumieć siebie lepiej i w oparciu o to wybierać. Nasze otoczenie zewnętrzne lubi się zmieniać. Teraz obserwujemy Teraz to dłużej. Tak. I częste zmiany. Już w badania na rynku pracy wskazywały, że te motywacje pracowników się zmieniają. I chociażby oferta benefitowa ze strony firm powinna ulegać zmianie. Natomiast to są te benefity, o których też wspomniałaś. Coś mm -hmm. takiego zewnętrznego, które odpowiada na nasze potrzeby w jakimś stopniu. I chcę, chciałabym Ciebie zapytać, na ile rzeczywiście nasze potrzeby pod, względ, pod wpływem tego, ze, tych zewnętrznych zmian mogą się zmieniać? W myśl badań profesora Risa i kwestionariusza Rise Motivation Profile, o którym, o którym mówimy, także niespecjalnie mogą się zmieniać. To znaczy, to jest coś tak głęboko, tak jak powiedziałam, też genetycznie, z czym, coś się kształtuje to powiedzmy do 14 roku życia, aczkolwiek potem też już jest trwałe. No, wyłączając na przykład takie sytuacje, jak powiedzmy motywatory wymiennie, ja tu będę używała wymiennie słowa motywator, potrzeba, tudzież na Tężenia ich, bo, bo o tym jest ten kwestionariusz. Y takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, czynniki psychologiczne, biologiczne, tak, potrzeba rywalizacji dajmy na to, konkurowania, bycia pierwszym, takich osiągnięć, takich z poziomu, takich wyzwań ambicjonalnych, to jest coś, co na przykład z biegiem życia nam słabnie. Tak? No to jest oczywiste, no bo już coś osiągamy, czegoś doświadczamy, a wchodzi w grę na przykład temat taki, jak partnerstwo, jak rodzina, jak potrzeba troski, nie wiem. Tego nawet rodzinnego gniazda, które daje nam często bardzo duże poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja inne potrzeby, i to staje się ważne. Zaś na przykład w drugiej części życia, po 50 roku, roku życia, do głosu dochodzą takie potrzeby jak spokój. I jakkolwiek te motywatory, wedle tej metodologii, są względnie stałe w czasie. No to z uwagi na chociażby wiek, były takie badania, które mówią właśnie, że te wskazane przeze mnie przed chwilą motywatory troszeczkę się mogą zmieniać, aczkolwiek to są, to są zmiany bardzo, bardzo małe, no ale jakby wynikają właśnie chociażby z wieku. Druga sprawa jest taka, że Pytania często, które dostaję, to czy, czy ja mogę popracować nad jakąś potrzebą, bo ona jest u mnie bardzo silna i, i tak to tutaj wyszło, a ja bym chciał ją trochę wygasić, obniżyć, na przykład powiedzmy, nie wiem, potrzeba ambicji, potrzeba takiego bycia liderem przywództwa. przywództwa to, jest, to jest zamknięte w badaniu, w motywatorze Władza, który mówi o też potrzebie wpływania w ogóle na środowisko. No to oczywiście można, tak, i, i, i tu świadomość siebie pomaga, i, i, i nie wiem, czy praca coachingowa, czy jakakolwiek w ogóle taki wgląd, a, a auto coaching, nawet obserwowanie siebie, y, to, to jest coś, co nad czym możemy pracować. Y, natomiast y, jeżeli ja mam bardzo silną daną potrzebę, tak, w tej skali, w tym badaniu to jest od minus dwóch, to jest umowa pewna, tak, od minus dwóch do plus dwóch, więc te, te tego się nie umiem się jakoś tak mocno trzymać, ale, ale jest to po, to po to, żeby pokazać, tak jak silne jest dane natężenie danego motywatora, to, to ja nie uczynię, chociażby nie wiadomo jaką pracą nad sobą, tego, aby aby wartość, jakby ten, ten motywator przeszedł na zupełnie drugi biegun, tak? czyli na to, na to tutaj wskazane, powiedzmy, minus dwa, czyli jakby dalej operu operując tym, tym motywatorem władza, żebym nagle stał się taki bardziej zadaniowy, bardziej wolał wykonywać pewne zadania, które ktoś mi zleca, niż na przykład uruchamiał w sobie te takie potrzeby wpływania, rzeczy bardzo z wysokiej ambicji. No, jeżeli mam w sobie to przywództwo w sercu. To ja potrzebuję wpływać na świat I, i, i raczej będę lepiej się czuł, nawet jeżeli nie będę z hierarchii czy stanowiska panem prezesem czy dyrektorem, to to, to to liderstwo będzie się przejawiać już nawet czasami w przedszkolu. Wiecie, dzieciaki się zrywają na wagary, jeden mówi chodźcie i oni za nim jakoś po prostu idą. To, to jest taki rodzaj charyzmy, yy, która, która czasami, no, my to jakoś nazywamy, ale, ale to często się po prostu czuje i chce się iść za tym człowiekiem, ufa się mu, w pewnym sensie chce się dać mu prowadzić. I, i nagle uczynienie z takiej osoby, osoby skrajnie zadaniowej, która wykonuje czyjeś polecenia, no nie będzie naturalne. I w myśl te, tego badania nie, nie jest do końca możliwe. Pamiętaj, jak mówiłaś, że te mm, wskaźniki, które są na wysokim poziomie, mhm. e, są takimi naszymi mocnymi drive'ami. Tak, są drive'ami, są ogniem. Ogniem. Tak. Czyli sama mówisz, że nie da się ich za bardzo zmienić, bo one są bardzo silne. Wiesz, to jest bardziej o świadomości, no bo jeżeli ja jestem w sytuacji, gdzie ewidentnie moje ciągoty liderskie yy, no nie są adekwatne, tak, do danej sytuacji, bo bardziej potrzebuję być w, re, w refleksji, w słuchaniu, bo, bo ktoś inny teraz na przykład przemawia i, i, i ma swój czas, i, i, i tak ta, ta, ta jest, no to. Ro, Oczywiście mogę odpalić swoje, tak? mogę, mogę się tam wpychać i, i, i zacząć przejawiać te swoje silne potrzeby, natomiast no, jest gdzieś też rozsądek w tym wszystkim, tak? to też jest tak, że ja zawsze mam taką, takie ograniczone zaufanie do tłumaczenia wszystkiego wynikami takich diagnoz, takich testów, tak samo jak z talentami galupa. Oczywiście one prowadzą, pomagają, ułatwiają rozumieć siebie, nasze reakcje, ale nie tłumaczą wszystkiego. Nie tłumaczą wszystkiego i nie są zero-jedynkowe. To jest jakieś wskazanie, tak jak ja mówię o rajsie to jest jakaś, jakaś mapa, jakiś kompas, jakiś, jakiś drogowskaz, który, który może nam pokazać pewne rzeczy o sobie, bo umówmy się, Rozumienie siebie, poznawanie siebie nie jest wcale łatwą robotą, bo jesteśmy też poddawani różnym wpływom społecznym, jesteśmy jakoś wychowani i, i, i często w to wierzymy i w ogóle nie widzimy, że są inne opcje. Um, dlatego ja zawsze zachęcam, testuj, testuj, sprawdzaj, zobacz, jak ci jest. Testuj w rzeczywistości. Tak, I testuj się, Nie się za przeproszeniem w te sytuacje. Rób to oczywiście, no, to, to nie, nie chodzi o to, żeby też skakać na, na główkę, natomiast robić to w takim jakimś komforcie, żeby dawać sobie też prawo, w ogóle dopuszczać taką opcję, że ja mogę lubić inne rzeczy, że ja mogę mieć inaczej, że w ogóle w ciągu życia, że ja mam, mogę mieć ochotę. Nie wiem, kiedyś byłam korpo szczurem i, i to mnie cieszyło i lubiłam ten styl, ale w związku na przykład z przewartościowaniem e, życia, z założeniem rodziny, z pojawieniem się dzieci, inne wartości wypłynęły jakby, jakby jako pierwsze i ja wciąż mogę mieć te same silne potrzeby, ale realizować je w zupełnie inny sposób. I to jest, dla mnie to jest jakby to jest clue, że, natomiast to znowu, to wymaga dialogu z samym sobą, zaglądania w siebie regularnie i, i zadawania sobie samym, samemu samym różnych pytań. Mówiłyśmy o tej sytuacji zmiennej chociażby, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy, o tym, że Większość z nas pracująca chociażby w biurze, w pewnym momencie z dnia na dzień pracuje z domu. Jak tutaj spojrzeć na swoje potrzeby? Mówiłaś, że one się nie zmieniają, ale jedne mogą się wyciszać, a drugie, drugie głośniej o sobie mówić. To co, jest, to, co ja bardzo lubię w tym podejściu, to to, że ten wynik profilu mówi mi bardzo jasno o tym, o co ja bezwzględnie w życiu potrzebuję dbać, co ja bezwzględnie w życiu potrzebuję karmić, o czym pamiętać, no żeby być szczęśliwym, spełnionym, z, jakąś taką, z jakimś takim rodzajem lekkości też, na przykład myśleć o różnych rzeczach, które robię. No bo mówmy się, życie ma być fajne, a nie niefajne, tak? I o to chodzi, żeby znaleźć to coś. W różnych obszarach, oczywiście, życia. I tak jak to się nie zmienia, to okoliczności już tak. I. Może się okazać taka sytuacja, chociażby teraz ta pandemiczna, kiedy no, zabiera się ludziom to, co daje im w ogóle cały ten napęd. Dajmy na to przykład, nie wiem, jest taki, taka potrzeba w tych 16 jak kontakty społeczne. Wysokie kontakty społeczne, wysoka jakby wartość tego motywatora, mówi o tym, że my potrzebujemy ludzi, potrzebujemy z nimi przebywać, czerpiemy z nich energię, lubimy, jak jest ich dużo, nie męczy to nas do pewnego momentu. Zaś przetransformowanie wszystkiego do życia online nie jest tym samym. I Mimo, że wciąż sytuacja, dajmy na to, dla takich osób nie jest najszczęśliwszą, kiedy wszystko dzieje się online i nie widzę ludzi z zespołu czy z organizacji przez miesiące, znaczy widzę ich w okienku Zooma, Skype'a, czy innego narzędzia do, do pracy online, ale to wciąż nie jest to, że ja czuję ich energię, że ja wymieniam z nimi zdania na kawie, w kuchni, o, o różnych rzeczach. To, to, to jakby to, ten substytut po prostu tutaj nie, nie zadziała w jeden do jednego. No i wiedza o tym, świadomość tego, że ja tak mam, już pozwala mi też sobie odpuścić pewien ciężar z głowy. Bo okej, okay, na pewne rzeczy nie mam wpływu, ale przynajmniej wiem, wiem, skąd się bierze mój zły stan psychiczny, moje na przykład i inne in, w ogóle inny rodzaj zmęczenia. Yy, skąd się bierze moja czasem na przykład niższa produktywność i niższe efekty w pracy? Bo po prostu pewne rzeczy, które są dla mnie absolutnie karmiące, zostały mi przez te okoliczności zabrane. Ja pamiętam taki moment w życiu, ja, ja akurat mam bardzo wysoką na przykład, aktywność fizyczną. Pamiętam taki moment w życiu, kiedy no, przez okoliczności życiowe, tak, rutynę codzienność i tak dalej, nie mogłam ćwiczyć tak dużo, jak lubiłam. Regularnie, intensywnie, wiesz, ja lubię takie ćwiczenia, gdzie się upocisz, umęczysz, wydźwigasz, nie tam machanie nóżką. <laughs> machanie nóżką też jest okej, okay, ale akurat tam realizowałam kontakty społeczne bardziej niż potrzeba aktywności fizycznej. Ale to, to jest taka mapa do siebie. Patrzysz na ten wynik i mówisz tak, okej. Okay, Faktycznie, nie ruszam się tak dużo, jak potrzebuję. Yy, nie widzę tych ludzi, których potrzebuję. Czy, czy czegoś tam nie mam, tak, co właśnie okoliczności mi zabierają, i to już pozwala jakoś tym zarządzić. No okej, okay, nie mamy na wszystko wpływ, ale jak teraz się na przykład projektuje pracę ludziom, to no, są pewne normy, w których można się jakoś spotkać, może w mniejszych gronach, ale to wciąż jest coś, na co możemy odpowiedzieć, mając tę wiedzę. Jeżeli jej nie mamy, no to jest trochę takie czasami. Wiesz, no jedni mają większą intuicję i bardziej jej ufają, i tym głosom wewnętrznym, yy, inni mniejszą. Ja bardzo zachęcam do tego, aby słuchać tych głosów, <noise> yy, 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 bo one naprawdę yy, dają nam super podpowiedzi. Yy. Albo odczuć, tak pomyślałam, prawda? Albo odczuć, oczywiście. No teraz ciało zaczyna, zaczyna zyskiwać na znaczeniu i jakie sygnały z niego do nas płyną, a płynie wiele. Yy, więc też, też yy, wiecie, no stres przecież tak, kumuluje nam się w różnych miejscach w ciele. Pewne odpuszczenia albo pozwolenia sobie na coś też się umiejscawia gdzie indziej. Warto tego wszystkiego słuchać i na przykład zerkać, jeżeli już zrobiliśmy mm, profil, <grym> profil Risa, warto tak naprawdę zerkać. i patrzeć, czego ja teraz sobie nie daję. Co jest mi w pewnym sensie odebrane oraz na co mam wpływ. Jeżeli nie mam wpływu na wszystko, to co mogę zrobić w obrębie tego, na co mam wpływ. Jak po to sięgnąć. To jeszcze jeden wątek bardzo podobny do tego, o którym mówisz. Natomiast um, sytuacja zawodowa, osoba, która um, której się wydaje, że wszystko ma, że wszystko jest ok że wszystko jest w porządku, a z drugiej strony gdzieś w stronę podskórnie coś czuje, że jednak to mhm. nie gra. Mm -hmm. Coś takiego cichego jeszcze. A znowu o tych głosach. Tak, coś cichego, czy to jest głos, czy odczucie, czy coś takiego, wiesz, z intuicji, no jakbyśmy mm -hmm. tego nie nazywali. Mm -hmm. Czemu się tutaj przyjrzeć? W takiej sytuacji, jak to dojść do tego, żeby to nazwać, co tam się pod tym cichym, niewygodnym głosem kryje? To tak sobie myślę o jakichś krokach, yy, które mają nas zbliżyć do, do tego, czym to jest i, i do siebie de facto ostatecznie, to na pewno ja bym się, yy, mówiąc takim potocznym językiem, wycięła na chwilę ze środowiska. W sensie dałabym sobie taki czas, taki moment, takie miejsce, kilka takich chwil, gdzie ja jestem z tym sama. Chociaż na chwilę, bo oczywiście wsparcie innych, czy to, że inni nam zadadzą kilka ważnych pytań, którzy na przykład nas znają, albo w ogóle są z innego świata, też może być wnoszące. Ale chodzi mi o taką rzecz, żeby odrzucić to, co my słyszymy z zewnątrz, ponieważ my się y, często poddajemy temu, i nawet motywatory też to potrafią tłumaczyć, tak? Czemu to, co mówi zewnętrze, yy, ma dla mnie większe znaczenie niż, niż moja wewnątrzsterowność, jak ja to nazywam, yy, i te moje głosy z brzucha, tak? Bo, bo, no bo tam moją potrzebą jest akceptacja, którą ja czerpię z zewnątrz, a nie budowanie mojego pozytywnego obrazu siebie w oparciu o to, co ja autentycznie o sobie myślę. Motywator to jest uznanie. To się Tak, jeśli chodzi o, to, o ten kwestionariusz, to się nazywa motywator uznanie i im niższa jest jest wartość tego motywatora, że już przy tym jesteśmy, tym większa jest moja pewność siebie. Co za tym idzie? Bardziej mam pozytywny stosunek w ogóle do życia, ale również do, do, również do wszelkich doświadczeń, także złych, także tych z kategorii porażek, bo jak rozmawiam z klientami i omawiam im to badanie, to słyszę, Agata. Okej, okay, no porażka jest lekcją, porażka jest doświadczeniem, porażka niesie dla mnie w sobie naukę. Ja wstaję, wyciągam wnioski, robię analizę i idę dalej. Zaś osoby, które są po drugiej stronie bieguna i to natężenie motywatora jest wysokie na plus, dużo dłużej analizują tą porażkę. Bardzo często umniejszają same sobie. Nie mówią, że zadanie zrobiły źle, tylko mówią, że całe są złe. I to potrafi prowadzić do naprawdę przy, przy, przykrych przykrych. No, no wniosków, bo, bo w ogóle nie, często nie o to chodzi. Natomiast świadomość tego, że ja tak mam, że to karmienie z zewnątrz jest istotne, również pomaga odpowiednio wybierać. Pamiętam, jak pracowałam z takim zespołem, gdzie, bo o czym jeszcze, co jest jeszcze ważne, że ja wiem, że to nie jest do końca o tych badaniach, ale, ale jednak jest to narzędzie naukowe, u podstaw którego leży psychologia pozytywna i wieloletnie badania profesora i też jego... jego... W no, poprzednich pokoleniach też już za zaczęto to badać, ale on to jakby wyłonił i opisał. RIS też mówi, Riz, przepraszam, mówi też o tym, co my myślimy o sobie, ale też, co my myślimy o innych i automatycznie jak możemy być postrzegani przez innych. Yy, I realia są takie, że dużo trudniej nam jest, po pierwsze, zrozumieć, mieć tolerancję i empatię na osoby po drugiej stronie biegunów. W sensie, jak my mamy coś na minus dwa, a osoby mają na plus dwa, automatycznie, nawet jak tak wizualnie jest nam do siebie dalej. Yy, w kontekście tych, yy, tej akceptacji i tego feedbacku na, na przykład. Chodzi o to, że jak ja nie potrzebuję doceniania z zewnątrz, bo mam właśnie niskie to uznanie i, i, i tą wiedzę o sobie czerpię z siebie i z zaufania do siebie, to ja też nie rozumiem potrzeb innych tak mocno, że oni, dla nich to jest często w ogóle coś, co sprawia, że oni zrobią kolejny krok. Na przykład. Yy, I w momencie, tak jak właśnie wracam do tego, tego zespołu, gdzie lider miał minus dwa uznanie, a cały zespół był na plusie, yy, i jak oni zobaczyli te wyniki, po pierwsze on to zobaczył i mówi, no, ludzie, jak coś jest dobrze zrobione, to jest dobrze zrobione, po co o tym rozmawiać? Oni powiedzą, ale słuchaj, jak ty nam nie powiesz, że to jest dobrze zrobione, to my chodzimy jak dzieci we mgle i nie rozumiemy, nie wiemy, czy w ogóle iść dalej w tym kierunku, czy go trochę zmienić. Okazało się również, że oni zmienili w ogóle cały tam system. Okazało się również, że. Rozmowy takie, takie z szefem, które się tam odbywały chyba raz do roku, yy, zaczęły się potem odbywać częściej, bo ci ludzie potrzebowali. I wiesz, to nie chodzi o takie klaskanie i głaskanie po ramieniu, czasem też, ale, ale to chodzi w ogóle o zauważenie, tak? o, o docenienie mniejszych kroków niż tylko wielkiego globalnego, yy, skończonego projektu. I tak jak on nie umiał, yy, no nie umiał, bo to jest, to jest trochę o, te, o pewnych umiejętnościach, których można, które można zyskać. Tak? Można zrozumieć po prostu, z kim my, z kim my funkcjonujemy na przykład w sytuacji zawodowej. No więc y jeżeli zależy mi na zespole, a widzę, że mam inaczej, no to idę po rozum do głowy, tak? I, i, i zaczynam myśleć, co ja mogę indywidualnie, tak, bo to jest przecież, oni mogą być różni. Nie, że wszyscy mają tak samo, akurat tam tak było, ale, ale y raj jest też o, y o różnorodności, o tym, że ja dostrzegam, że tu są różnorodności Różni ludzie i mają różne potrzeby. No i obecne zarządzanie no, no, no nie jest tylko o tym, że wszystkich się jedną miarą mierzy, tylko, tylko marzymy o tym, aby, aby każde, indywidualne potrzeby ludzi w zespole były dostrzeżone, rozumiane i była, była tego świadomość. Więc, no więc tak sobie marzę o takich zespołach, gdzie ta różnorodność jest, jest wartością, a nie, a nie czymś, co, co sprawia, że się mamy kłócić i konfliktować. I z wartością i też rozumiemy siebie nawzajem, prawda? Tak, i dajemy sobie też prawa do pewnych innych zachowań, bo, 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 bo to, co ja cenię jeszcze w tym podejściu, to jest to, że właśnie zachowania bardzo często mogą y, nie być adekwatne do tych wewnętrznych potrzeb. Mhm. My często oceniamy siebie po zachowaniach, wy, wyrabiamy sobie opinie na temat innych po zachowaniach. Zachowania są obserwowalne. A, A, tak, bo dziwa. je widać. Często są takim, wiesz, jest bodziec reakcja. Mhm. A patrzymy na człowieka właśnie w tym wycinku i, i wyrabiamy sobie automatycznie o nim opinię. Ocenę mamy wszyscy i bardzo idzie szybko. Tu chodzi o to, żeby zrobić taki krok do tyłu i y, no, jeżeli mamy diagnozę, to to, to po prostu w nią spojrzeć, nawet jeżeli nie mamy, zastanowić się, co może stać u podstaw tego, że ta osoba się tak teraz zachowuje? Bo ten taki przykład, który my często podajemy też dziewczę z instytutu, no ktoś biega, tak? Myślimy, lubi aktywność fizyczną. On może biegać zupełnie z różnych powodów, bo może chce sobie wyrobić lepszą sylwetkę, bo może się zakochał i chce być bardziej jakby uznany, doceniany, adorowany, bo może ma wysoki wskaźnik, czynnik jakby motywatora, status i na przykład jakoś nobilituje go to i karmi go to, że inni to widzą inni go doceniają. No, różne to są bardzo duże niuanse, dlatego ja też jeszcze, jeszcze już kończąc te, ten wątek, y zawsze zachęcam do takiego... Y nie brania jako jedynych, jeżeli rozważamy nawet zmianę, tak, czy w ogóle zmianę podejścia, nawet nie musimy zmieniać pracy, ale możemy zmienić siebie w tej pracy, żeby było mhm. nam lepiej, to ja lubię, lubię zachęcać do takiego patrzenia troszkę szerzej, że nie tylko tak jak powiedziałaś na początku, te pieniądze i ten budynek mhm. i, i, i ta nazwa i ta marka, y, tylko takie błahe rzeczy, na przykład, na które my tak rozumowo, no nie, no przecież to nie może wpływać na to, jak mi jest w pracy. A Weźmy na motywator piękno. Akurat jestem reprezentantką najwyższej, najwyższej noty, jeśli chodzi, o tę potrzebę. I to jest taka potrzeba estetyki. Ja się lepiej czuję w ładnych miejscach. Ja się naprawdę dobrze, psychicznie czuję, kiedy y, wpada mi światło, kiedy nie jest obskurnie, szaro, ciemno i brudno i y, 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 pokój nie ma dwa na dwa. <noise> jeszcze jest bez okna. Tylko, tylko ta przestrzeń robi mi robotę. No już pomijam takie, takie rzeczy jak open space czy zamknięte jeden pokój tak dla ludzi, którzy mają potrzeby bycia bardziej intro i bez ludzi a wsadza się ich na, wiesz, na głośny open space. To, to jest naprawdę wyzwanie, żeby wbrew temu, jakie ja mam potrzeby, funkcjonować w rzeczywistości zupełnie innej, no, no niż płynie mi po prostu z, z serca, z brzucha, mhm. ze mnie. Podpytam cię, jakie tam są jeszcze motywatory, które szczególnie dają swój wyraz w pracy zawodowej. Mhm. Mówiłyśmy właśnie o pięknie, mówiłyśmy o władzy. No, akurat piękno, możemy pomyśleć, w ogóle nie jest w ogóle nie jest potrzebą, która zawodowo może się Realizować. Niemniej. Yy, nie, mniej. nie wiem, czy to akurat ten motywator się u mnie z kolei odzywał, <laughs> natomiast ja miałam coś takiego, że mm, źle czułam się, kiedy rano wchodziłam do pewnego biurowca, który mi się po prostu nie podobał. Mm -hmm. Mm -hmm. I bardzo to dotkliwie czułam, że to biuro, to miejsce, to tak nie do końca jest. To otoczenie, które mi służy. I zobacz, właśnie tak na głowę no, można sobie pomyśleć, no, co, to za, co to za w ogóle? W, Vanaberia. Rzecz? Tak, brana pod uwagę w kontekście tego, jak ja mam pracować, nie tutaj tak. 8 godzin, a wiesz, mi jest istotna i, i, i naprawdę warto się takim też małym niuansom, poprzy, no, niuanse zazwyczaj są małe, poprzyglądać. No, ale wracając do Twojego pytania. To, co zawodowo. Y, y, jakby mo, może mieć duże znaczenie, to na pewno wspomniany motywator władza, który mówi o potrzebie wpływania i no, brania odpowiedzialności, właśnie takie, takie, takie cechy liderskie tam się ujawniają, jeżeli to jest oczywiście wysoka wartość, bo jeżeli jest niska, no to to jest taka, tak jak mówiłyśmy, już osoba, która zdecydowanie być, woli być zadaniowa, nie brać odpowiedzialności, przyjść na 8 godzin, wyjść i, i tyle, I, i, i ona jest wtedy szczęśliwa. Na pewno motywator niezależność. Który, który to z kolei mówi o y, potrzebie autonomii i polegania na sobie. To jest też taki motywator, który nazywa nam takie rzeczy, y, które dotyczą więzi emocjonalnych z innymi. To znaczy, jeżeli ja mam niską wartość tej potrzeby, to oznacza, że zdecydowanie będę, nawet jak będę liderem, tak? z, dajmy na to, że z tą wysoką, karmioną władzą, y, to ja wciąż mogę być takim liderem przy ludziach który będzie z nimi konsultował, który będzie z nimi e, analizował ewentualną zmianę. Oczywiście ja zdecyduję, tak? ja, ja ją przeprowadzę, ja ją zakomunikuję. To jest niska czy duża niezależność? Jeżeli e, mam, potrzebę, jeżeli mam bli potrzebę bliżej ludzi, mhm. to e, niska wartość tego mhm. motywatora, e, bo przeciwległy biegun tego, e, tej potrzeby reprezentuje się przez takie, e, takie sytuacje, kiedy ja właśnie nie do końca chcę słuchać ludzi, nie do końca ich znanie ma dla mnie znaczenie. Ja jestem takim no, można by nawet powiedzieć, że to idzie w taką autorytarność czasami w zachowaniu. To, to są takie osoby, które są często silniejszymi indywidualistami i, i lubią samodzielnie. Stąd, stąd to też jest ważne, tak? jak my się obsadzamy, w jakich rolach zawodowo, mając jakby różne natężenia tych potrzeb, bo możemy sobie po prostu zrobić trochę kuku, wpuszczając się w środowisko czy w sytuację, która absolutnie. Nie pozwoli nam realizować tych potrzeb. I, 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 no I to jest właśnie o tym. Potem sobie myślimy, e to ta firma, e za słabe pieniądze, albo w sumie są pieniądze, ale ja i tak nie jestem szczęśliwy, no to myślimy to albo to ludzie, i trochę tak szukamy po omacku. Dlatego to, to jest jakiś rodzaj podpowiedzi, tak? Jakby w jakim kierunku iść. Wracając jeszcze do tematów zawodowych potrzeb, jest taki motywator status. On mówi o potrzebie e, takiej elitarności, przynależenia do grup, e, na przykład e, jakiś właśnie, które w naszym rozumieniu są grupami elitarnymi, coś znaczą. E, realizacja tego motywatora, na przykład w wysokim, w wysokiej wartości, przejawia się na przykład wyborem miejsca, w którym się uczymy, czy nawet również samochodem, jakim jeździmy. Mm -hmm. Bo dla osób z niskim statusem, prawda jest taka i to, co ja lubię w Rajsie, w Risie, to jest to, że on nie wartościuje, nie ocenia i nie generalizuje, bo my jesteśmy różni. I dla mnie samochód ma mnie dowieść z punktu A do B w zdrowiu i w całości. No, okej, okay, z wysokim pięknem, fajnie, gdyby był ładny, ale już ta marka, ten znaczek tam na przodzie. Mm. Naprawdę nie robi mi roboty. Przy wyborze firm, czy to będzie po prostu wybór firmy, na przykład, która będzie numerem jeden, literem, tak, tak jak to ładnie się mówi. Wielka piątka, no. wierz mi, że jest skanowana przez mhm. osoby z wysokim statusem. I można się z tego śmiać, ale, ale powiem ci tak, na przykład z takiego mięsa, z klientów, jak omawiamy. Wiesz, że motywator, wysoki motywator status u kobiet w Polsce wielokrotnie usłyszałam jest czymś, z czym one nie chcą się ujawniać. Bo jakoś taki z tym niewygodnie, że ona ma te buty i one kosztowały na przykład 600 zł, kiedy mogła je kupić za 80, tak, z ekoskóry, mm. <noise> mówmy się. I tu w ogóle nie chodzi, żeby to oceniać. Natomiast chodzi o to, żeby rozumieć, jak ja mam. Ten motywator się może tak samo karmić tym, że ja mam na ścianie obraz, którego nikt nie będzie miał. Może się karmić tym, że ja zapiszę się do związku, który realizuje jakieś wyższe cele. To też. To jest jeszcze istotna rzecz, teraz przyszła mi do głowy, żeby nie patrzeć na motywatory pojedynczo, bo one występują w pewnych dynamikach i nawet ten wspomniany wysoki status z podpiętym na przykład wysokim y, motywatorem idealizm, który mówi o takiej, takim zaangażowaniu, potrzebie takiej angażowania w, w sprawy społeczne, pro bono, no to już na przykład nam Zupełnie zmienia tą optykę, na nawet te organizacje, do których ja chcę wstąpić. Tak? Mm. Myślę sobie, że jeszcze motywator rewanż może być tym, który jeśli chodzi o temat zawodowy, ale oczywiście nie tylko, bo to jest holistyczne, patrzmy na to w ten sposób, ale zapytałaś no czyli ta potrzeba konkurowania, czyli to współzawodnictwo. Pamiętam, kiedyś zarządzałam zespołem, no, który miał sprzedawać, i były tam osoby, których takie rankingi wywieszane na ścianie nakręcały. Do tego, aby nie być piątym, tylko być pierwszym. A w tym samym zespole były osoby, które przychodziły do mnie i mówią, Agata, możesz tego nie wywieszać, bo, bo mi się robi źle. Jakby ja wiem, który ja jestem, ale, ale jakby upublicznianie tego i mówienie o tym na głos. Akurat to, jakby to nie, nie, że tam była moja decyzja, ale był taki system, tak. Mieliśmy tak robić. tak Należało tak robić, bo to niby było. I, i to jest właśnie to takie uproszczenie, bo to motywuje ludzi. Nie. To, Jednych motywuje, drugich nie. To motywuje kilkoro z nich, a resztę może tak naprawdę, reszcie może robić bardzo złą robotę. I, i to chciałabym, żeby z tej rozmowy jakby wybrzmiało, że naprawdę się różnimy i naprawdę, nawet jak nie, nie poprzez te narzędzia, to chociażby takie właśnie zaglądanie w siebie raz na jakiś czas zachęcamy. Mm. <laughs> Trochę już zaczęłaś o tym mówić, ja to pytam. Jakie mogą być konsekwencje? Co się może wydarzyć, jeżeli nie będziemy właśnie podążać za tymi potrzebami, będziemy je zagłuszać, czy też no, nie wykonamy tej pracy, żeby się im przyjrzeć, uświadomić sobie, no, co, co, co dla mnie jest ważne. No co, smutni będziemy. <laughs> no będziemy smutni, będziemy jacyś tacy właśnie niewiadomo jacy. Tak troszkę będziemy się oddawać przypadkowi i tak się dać toczyć przez życie, a nie wziąć Odpowiedzialność trochę za to, jak ja chcę, tak? Jak ja chcę pracować, z kim ja chcę pracować. No bo to jest też o tym, bo jeżeli ja coś czuję, nawet nie wiem czym to jest, ale gdzieś czuję, że jakieś środowisko mi nie gra, że ta, ta rola jednak mi nie pasuje, no to czym innym jest bycie w tej sytuacji, bo teraz mi jest to potrzebne, tak? Zrobiłam sobie rachunek sumienia i wiem, teraz zmieniam robotę na taką. Potrwa to nie wiem, rok, dwa, ale ja wiem po co ja to robię. A czym innym jest wpuszczenie się w sytuację, a no bo zawsze byłam, zawsze pracowałam w marketingu, no to no to, to szukam w marketingu, tak. No, zresztą moje CV mi to popiera. No więc szukam marketingu, ale nie kręci mnie ten marketing tak naprawdę. I Jak gdzieś w środku wiem, wiesz, to jest też o takim zapędzeniu się w życiu w kolejne i kolejne doświadczenie, które jakby buduje nam, jakby sami, sami chcemy siebie oszukać, że to jest to. A ja naprawdę zachęcam do zatrzymania i do tego, że że to już może nie być to, że to mogło być też to na jakiś etap życia. A w pewnym momencie mam ochotę lepić garnki i, 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 i temu się oddać. Wiesz, ja też nie, jakby nie popadajmy w skrajności oczywiście, ale to, jest taki, to są takie sytuacje, gdzie my czujemy ze środka, że to, to co robimy, nie jest nasze. Ja już takie zmęczenie czuję w tym, co mówisz. Tak, no bo to prowadzi naprawdę do nawet no, do takich rzeczy jak depresja, jak wypalenie zawodowe. Jak się nawet pyta ludzi, tak, pod koniec życia, czego żałują, tak? Nie próbowałam, nie zdecydowałam się na to, na tamto. Ja myślę sobie znowu, że w takim komforcie dla siebie, ale naprawdę takie testowanie delikatne i coraz odważniejsze, okej, okay, no z każdym pewnie doświadczeniem, ale jednak jak ja nie będę wiedziała, jak mi jest yy, w dziale PR-u bo całe życie byłam w dziale marketingu, no to ja nie mam jak wiedzieć, jak, jak się z tym czuję. Tak? I jakie ja też kompetencje mogę tam uruchomić, jakie zasoby tam się mogą odpalić, bo będzie to jednak zupełnie inne środowisko i zupełnie na inny grunt będą rzucone moje, y, moje potencjały albo moje niechcieństwa. Tak? Mm. Ale ja tego nie sprawdzę, teoretyzując. Do pewnego stopnia te analizy są potrzebne, żeby na przykład zdecydować, żeby ruszyć, ale w pewnym momencie potrzebujemy wpuszczać się w te doświadczenia. Yy... O. Mm. o. 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 No właśnie, to jest łatwe, czy to jest trudne, żyć zgodnie ze swoimi potrzebami, wartościami, bo cały czas jest to zewnętrze, którego, które jest, mm -hmm. którego trzeba być świadomym, trzeba go, go obserwować, natomiast to zewnętrzne, też, o którym powiedziałaś, podpowiada nam czasami może coś innego niż byśmy sami chcieli, więc jak to jest? To jest też nawet tak, że oni nawet czasami nic nie mówią. Ale my sobie tak lubi, lubimy uroić, że na pewno by tak powiedzieli, albo na pewno, że nie wesprą tej decyzji. <laughs> albo zawsze tak było i po prostu no, nie sprawdzamy, jakby było inaczej. Natomiast dlatego, no, ja zawsze mówię, że to wymaga już pewnego rodzaju odwagi, bo odwagą jest zmienić, odwagą jest zdecydować, że czegoś już nie, a teraz sprawdzam tutaj. Odwagą jest to zakomunikować. Yy, bo bardzo często zmiana w nas samych yy, no, generuje zmianę w systemie i ten system nie zawsze nas wes wesprze. System, w czyli otoczenie. System, czyli otoczenie, czyli partner, czyli rodzina, czyli dzieci, babcia, znajomi. Wiecie, zmiana jest taka seksy, przecież no lubimy zmiany, ale jak przychodzi co do realnej zmiany, no psychologia zmiany jest taka, że tam jest depresja, dół i, i zanim się wyjdzie na, tą, na to światło, e, no to tam są rzeczy, które straszą i, i, i tak to działa. Niemniej e, można zadbać o to, jak te zmiany przeprowadzimy. Można zadbać o to, z kim się dzielimy pewnymi rzeczami na pewnym etapie. Bo jeżeli wiemy, mamy już to doświadczenie, że nie dostaniemy wsparcia, a jednak jesteśmy pod wpływem tych ludzi, nie żyjemy w próżni, żyjemy z nimi. Oni nas otaczają, wpływają, mówią do nas. To warto też zadbać o siebie, jakkolwiek chcemy już opowiadać światu. To, to, to czasami, naprawdę, i mówię to ja. No, ale już 40-letnia, więc widzisz, czego, czego się uczę. To warto naprawdę pewne rzeczy na chwilę, chociaż na tym pierwszym etapie, zachować dla siebie, żeby na przykład, jeżeli zobaczymy, że to nie to, nie było tego efektu. A nie mówiłam. Tak, no bo to nam robi, to nam robi smutek i i po co nam to? Naprawdę, słuchajcie, słuchanie siebie jest kurde, trudne, ale popłaca, popłaca i, i chciałabym, żeby to wybrzmiało. Bo to, jest, bo to jest wyraz odwagi zacząć siebie słuchać, zmieniać, stanąć trochę w kontrze do tego, na przykład, w czym zostaliśmy wychowani. Przy całej miłości do rodziców przecież oni w większości przypadków chcieli dla nas dobrze, ale to jest też tak, że my weryfikujemy to w życiu, tak? I na początku idziemy za tym, bo tego nas uczono i nie umiemy nic innego. Natomiast potem stwierdzamy nie. Nie chcę kończyć tych studiów. Ja tu absolutnie nie chcę wyjść na taką, co zachęca do rzucania studiów w połowie. <laughs> Ale zachęcam do zadawania sobie pytań i do patrzenia tego, jak ja się czuję na koniec dnia poprzez to, co robiłam, w jakim środowisku spędziłam dzień i jak się z tym czuję? Bo jeżeli jest to kolejny kolejny, kolejny dzień, kiedy ja zasypiam smutna i nie chcę mi się rano wstawać, i poniedziałki mnie nie kręcą, no to to tak. To, co? to jest to moment do refleksji. <laughs> I też jeszcze jedną rzecz powiem. Myślę sobie, że to wcale nie musi być łatwe zrobić tego samemu. No, więc na pewno mamy wokół siebie jakichś przyjaznych ludzi, których nawet można posadzić przed sobą. Ja lubię tak robić i mówić: Ej, zadaj mi kilka niewygodnych pytań. Ale takich, których ja sobie nie zadam, pytasz jeszcze o to środowisko, które czasem nie wspiera, a czasem wspiera. No to jest tak, że ono trochę czasem też zagłusza. My sami to zagłuszamy, tak? Bo, 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 bo jednak zmiana wymaga pracy. Zmiana wymaga pracy, wymaga konsekwencji, wymaga wytrwania, wystania w tej zmianie. Ale wierzę, że warto wystać przy sobie. Zaufanie do siebie? Słuchanie siebie, uważność na siebie? O tak. tak. O tak, tak. Zaufanie do siebie to jest wieczne, no bo to jest takie, no skąd ja wiem, że to jest to. No, ja nie wiem, że to jest to. Tak mi się wydaje, że to może być to. No, ale czemu ja mam ufać? Tym innym, czy tym, z którymi się porównuje? Pamiętam, jak z jakiejś na mapie marzeń wywiesiłam głowy takich osób, tak wiesz, tak z poziomu ambicjonalnego, na zasadzie chciałabym kiedyś tak jak one, nie? I. I wiesz, do czego doszło? Do tego, że ja się zaczęłam z nimi porównywać. A oni mieli często 30-40 lat więcej niż ja. I koleżanka mi zwróciła uwagę, ej, ale, ale z kim ty się zestawiasz? Czekaj, dziewczyno, ty się zestaw z tymi, którzy są w tym miejscu, gdzie ty, żebyś miała hmm. jakieś... No ale w ogóle porównywanie się do innych, to jakby nie nie, 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 jest, wątek. nie jest droga, którą zachęcam. Tak, cudownie. Ale porównywanie się do siebie z kiedyś, tak, patrzenie mm. tak retrospektywnie na to, co ja kiedyś myślałam o świecie, o pracy, o, o sobie w tej pracy, to już uważam, że jest fajny wgląd. Ja jeszcze uwielbiam takie ćwiczenie e, coachingowe Future Self, mm -hmm. kiedy można porównać się do siebie, e, swojego wyobrażenia w przyszłości. O tak, albo pisanie listu do siebie, e, 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 jak się było małą dziewczynką, na przykład, też lubię to ćwiczenie. Co byś sobie teraz powiedziała? Mm. To, to są takie wszystkie. To, tak, i to właśnie korzystać, fajnie jest korzystać z tych rzeczy, bo one w taki no, bezbolesny sposób, e, uważam, potrafią nam podpowiedzieć pewne rzeczy. Mhm. E, dlatego, dlatego coś, co ja abstrahując od wszystkich narzędzi, testów, wyników, badań psychometrycznych, coachingów i tak dalej, ja zachęcam do ciekawości. Zachęcam do tego, żeby się nie porównywać z innymi, a inspirować się innymi, żeby uruchamiać w sobie takie pytania, tak? Nawet, a co by było gdyby na, porządku, na, po, na poziomie tylko myślenia o tym, ale to wciąż nas zaprasza w rewiry, w których może nigdy nie byliśmy. Na razie w głowie, a jak chcemy sprawdzić, to w działaniu. Ale, ale naprawdę, ciekawość jest moim zdaniem w ogóle punktem wyjścia do, do, do każdej zmiany. Nawet jak wczoraj miałam takie omówienie z panią i, i ona, ona, tam jest taki motywator, że jest rodzi rodzina, o którym na przykład nie mówiliśmy, bo on jest taki mało niby pracowy. Ale wierzcie... Powiedziałabym, bardzo pracowy. Jest bardzo pracowy, tak, jeżeli w ogóle uwzględniamy ten kontekst w życiu, tak, i że to jednak ma wpływ na pracę, na to, jacy my w niej jesteśmy, to to w polskim świecie matek, Polek, <grym> danie sobie prawa do tego, że ja mam ochotę i nawet jest mi dobrze spędzać czas samej, Hmm, oczywiście bez żadnej szkody dla moich dzieci i rodziny, tak? No, natomiast, y, natomiast takie danie sobie prawa do na przykład spędzania czasu inaczej, y, nie tylko i wyłącznie realizowania się poprzez te role, uwalnia niesamowite pokłady w ogóle wolności, y, zauważyłam, no, u kobiet szczególnie, tak? bo, one, bo one widzą, y, że jest jeszcze jakiś inny rodzaj życia. I to wpuszcza taki rodzaj powietrza. I akurat tu podałam ten przykład, ale myślę sobie, że właśnie takie wpuszczanie sobie powietrza na temat w ogóle myślenia o sobie, myślenia o świecie to jest też coś, co, co no tak jak powiedziałam, abstrahując od tych testów jest takim zasobem, po który bym, bym chciała, żebyśmy sięgali również do siebie, to mówię częściej. A już tak totalnie na koniec jest taki slogan, że ludzie się nie zmieniają. Może w pewnych chociażby takich rzeczach, jak tutaj też rozmawiamy, z którymi po prostu się rodzimy z poziomu naprawdę wartości głębokich, tak, nie zmieniają się, ale rozwijają się. I chodzi mi o taką umiejętność odpuszczania i puszczania pewnych rzeczy, żeby po prostu tak raz na jakiś czas sobie zajrzeć do siebie, stanąć przed lustrem, spytać: Ej. Jak ty teraz chcesz żyć? I sprawdzić, czy to, jak żyję, jest tym, jak chcę żyć. Bo może się okazać, że po prostu coś już na dany moment naszego życia nie jest, nie jest jakby bieżące i żywe, a my to tak trochę wleczemy za sobą. Bo tak się nauczyliśmy, no bo to zawsze tak było. Ja wierzę w to, że. Teraz jest wszystko dostępne. Tyle sposobów nauki, tyle możliwości pracy i robienia różnych rzeczy, też łączenia różnych rzeczy. Tu też nie chodzi o jakieś zero-jedynkowe rozwiązania. Ale o takie gadanie ze sobą. Chyba tak bym chciała skończyć. Dzięki za gadanie. No od tego jestem. Także. Agato, dzięki za nasze gadanie. Ty wiesz, jesteś jedną z tych osób, które pokazały mi narzędzie Risk Motivation Profile i zainspirowałaś mnie do tego stopnia, że sama włączyłam to narzędzie do własnej praktyki w ramach konsultacji kariery. Na koniec pozwolę sobie przywołać dwie zasadnicze możliwe ścieżki życia zawodowego. Pierwsza z nich to droga ofiary: ofiary sytuacji gospodarczej, zwolnienia z pracy, ofiary sytuacji rodzinnej, czy też innych czynników, które zdołam przywołać. Druga ścieżka to ścieżka osoby, która chce kształtować swoje życie zawodowe, chce brać za nie odpowiedzialność. To ścieżka osoby, która chce kreować swoją zewnętrzną rzeczywistość, to zewnętrzne, w zgodzie ze sobą, mimo tego, że spotyka przeciwności. To ścieżka osoby, która chce być blisko siebie i z uwagą reaguje na własne potrzeby. Właśnie tą drugą drogę chcę pokazywać tobie w tym podcaście, chociaż w pełni wiem, że jest ona trudniejsza, wymagająca odwagi, wysiłku i determinacji. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego odcinka podcastu, zachęcam do jego subskrypcji. A jeżeli masz ochotę, chcesz ze mną porozmawiać, zapraszam do kontaktu. Znajdziesz mnie na LinkedInie i na Facebooku oraz na mojej stronie www.insightskills.pl. Pozdrawiam cię już serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.